pamiętnika młodej lekarki. Będąc młodą lekarką, borykającą się za bary, z zacofaniem społeczno-politycznym na gumnie, wszedł raz do mnie pacjent odznaczający się pożółkością naskórka, żółcizną gałek ocznych i odruchem wymiotnym. Dzień dobry. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Zgaduję, że dolega panu jednostka chorobowa żółtaczka. Ach, cóż za intuicja i diagnostyka. Pozwoli pani doktor, że ucałuję tę naukową rączkę. Pardon. Proszę się szybko rozciągnąć na leżance i nie oddychać, a ja wykonam epikryzę. Od kiedy pan na to zapadł? Od środy 15 października, godzina 17:00. Ach, cóż za zdumiewająca dokładność zapadnięcia. Bo właśnie wtedy, pani doktor, ten taki z wąsami, że już pominę przykre nazwisko, przemawiał na dwóch izbach kongresów USA, a ja durny otworzyłem telewizor, to durnota. Cóż, na takie właśnie wypadki jesteśmy narażeni w ramach odnowy. Proszę zapodać kolejność objawów. No więc na sam przód, jak wszedł i wszyscy się do niego zaczęli cisnąć z łapami, to mię się aż odbiło gorzkim. Już piszę. Gorzkim. Odbiło gorzkiem. A potem, jak mu zaczęli przerywać klaskaniem, to mię zgorąciło policzki, a w oczach mię zżółkło. Już piszę. Żółkło. Wylew żółciowy oczny i policzkowy. A potem, jak mu zaczęli robić standy ovation... Przepraszam, ale nie rozumiem, bo w szkołach nie brałam francuskiego, tylko radziecki. No więc mówię, standy ovation oznacza się, że oni wstają i klaskają jak durne barany na stojąco. To wtedy aż coś mię w środku zaczęło grzechotać. I już piszę. Tak. Grzechotanie kamieni żółciowych. O, i wtedy sobie pomyślałem, że on tam zbiera laury, a ja tu siedzę niedoceniany jak durny i żółć mię zalała wtedy. Rozumiem. Zaraz panu żółć odessę kateterem. Krzyknę nad manganian potasu, żeby się pan zaróżował. I przepłukam kamienie szlauchem. A teraz jedno pytanie, które mną nurtuje. Nawet dwa. Czy jest pan nikczemnym przedstawicielem imperialistycznej opozycji rozłamowej? Czy też członkiem przodującej siły marksizmu-leninizmu, która słusznie chce odzyskać swą hemogenię? To proszę zgaść. Nie mogę zgaść, gdyż w tym jednym przypadku oni reagowują podobnie. No więc zostawiam panią doktor w samym sednie nierozwiązanej zagadki i realizuję się na parapecie w naturze. Po wyjściu niezidentyfikowanego politycznie pacjenta podeszedłam do parapetu i ze zdumieniem stwierdziłam, że zamiast choćby paru jajek, a 270 zł sztuka, leżała tam nielegalna gazetka z roku 1985. Bezczelność tych pacjentów zaczyna ostatnio przekraczać granice rozsądku. Do usłyszenia.